Siemanko ludzie. Witam was w kolejnym Gaming Roomie 2016. Dobra, więc idziemy teraz do mnie. Oczywiście tu jest mój piękny pokój. Musieliśmy ten stolik na razie wynieść z mojego pokoju, bo on jest w dużym pokoju. Ale był przez jakiś czas u mnie, ponieważ w dużym pokoju jest większy stolik. Więc już nie mam tego plakatu jak w tamtym roku miałem. Więc otwieramy pokój. No. Więc tak. Chłopca. Na sam początek, jak wchodzimy teraz do mojego pokoju, jest moje łóżko. Wcześniej miałem tutaj. Miałem w ogóle inaczej kanapę. Teraz właśnie mam tą kanapę tutaj. I ją rozłożyłem sobie po prostu na łóżko. Śpię po prostu na nim. Wiecie, no gdzie miałbym spać, jak nie tutaj, skoro to jest taka kanapa, którą możecie rozłożyć sobie. I mam swój kocyk z Fallouta, tam jest ten taka emotikonka, taka co wysyła całusa jeszcze. Taką, która ma te okulary, jest taka cool. Ale nie wiem gdzie ona jest, tutaj w ogóle jakieś leżą, że te kołdry, to nie patrzcie się. Tutaj oczywiście piękna tapeta z Nemo. Chyba ją muszę, naprawdę ona musi stąd zniknąć. Tak, tu jest mój kocyk z Fallouta, moje łóżko, wszystko. To jest rowerek w ogóle, taki do jeszcze nie mój w ogóle. Dywan nowy, wcześniej nie było. Oczywiście piękne ulice Neuthardu. Akurat pada, zaczęło padać, mamy jakoś teraz w 16:30 zaczęło padać, już zaraz ciemno też się będzie robiło. I tak ludzie, jak pamiętajcie, tutaj z tej strony była gigantyczna szafa. I zapomniałem już powiedzieć, tutaj mam jeszcze plakaty Suicide Squad, tam mam Harley Quinn. I tutaj mam taki Suicide Squad, wiecie, prawie wszyscy i Joker na środku. Jak pamiętacie przez ostatnie dwa gaming roomy, tutaj była taka gigantyczna szafa na całą ścianę, taka komoda, nie wiem, coś takiego bardzo dziwnego. No i tak, więc tutaj Krzysz oczywiście zaczął, tu jakieś na drzwiach wiszą moje ubrania, jakaś koszulka, nie wiem, a to ta koszulka to fajna taka, ten long shirt. No i tak o, tutaj wisi mój plakat z The Walking Dead, Daryl oczywiście. Jak wiecie, jestem wielkim fanem The Walking Dead, dlatego też mam i jego plakat. I tak o, tutaj jest nowa rzecz, czyli moja nowa komoda. W ogóle tam skarpeta. Patrzcie, what the fuck. Więc tak, to jest moja nowa komoda. Ty w ogóle nie wiem, czemu wiatrak stoi. Więc tak, ta komoda jest. I tak o, wo. Halo? No. Więc tak o, tutaj mamy moją edycję kolekcjonerską Fallouta 4. Pip-Boy Edition, którą nie wiem czy miałem pod tamtym gaming roomie, bo ona ta gra wyszła w 2015, więc nie pamiętam czy już jak nagrywałem to miałem, więc to jest taka moja Pip-Boy Edition, mój Pip-Boy, piękny sprzęcik, powiem wam, nie żałuję, że go mam, fajnie, może światełka włączyć, ale fajnie, szkoda, że tylko ma tylko te dwa światełka, więc wyłączmy. Kolejna rzecz to mój Voltboy, który pokazuje kciuka w górę, ale mu się ten kciuk ułamał w ogóle, nie wiem czemu. To jest z tej wersji tych takich dużych Pip-Boyów, znaczy Voltboyów, bo ten jest taki całkiem duży, jak widzicie, ja mam jeszcze takie małe jego, więc to był taka, to jest taka bardziej limitowana ich edycja. To jest moja bomba atomowa z Fallouta Anthology. Ją się otwiera, oczywiście tam jest antologia. Hopsa i klikamy i Hiroshima. Tak, tutaj w ogóle widzicie taki, wiecie, to na koszulce chyba miałem z The Walking Dead. Fajne, powiesimy sobie po prostu. I tak o, tutaj jest edycja kolekcjonerska Just Cause 3. Jest to Harpoon Rico. Właśnie tak wygląda z tej strony. Z drugiej, unboxingu nie było w ogóle na kanale tego, był nagrany przez mojego kolegę, z którym się potem pokłóciłem i nie zdobyłem mojego nagrania, więc nie mogłem wam rzucić.
Tak wygląda z drugiej strony. Tam jest ten taki mapa taka. No i jak widzicie, tutaj są te inne moje Vault Boye. Na przykład pokażę wam porównanie takiego Vault Boya z tym Vault Boyem. Jest duża różnica i ten jest taki bardziej plastikowy, a ten jest takiego twardego, czego jest zrobiony, nie wiem, nie mogę wytłumaczyć. I to jest chyba Vault Boy takiego czucia i tak innych, nie pamiętam jak się dokładnie na to mówiło. Ten jest chyba walki wręcz i ten jest siły. Tutaj wisi moja czapka z edycji kolekcjonerskiej Watch Dogsa 2 razem z tą taką bandaną. No i tak, ona tutaj wisi, bo fajnie wygląda. A wcześniej inna czapka wisiała w innym miejscu, na tym samym tej pinesce takiej. To tutaj to wreszcie zrobiłem. Z tyłu jest oczywiście artbook Just Causa 3. I tutaj mam figurki. To jest figurka Ricka Grimesa z The Walking Dead. Michonne, ale to są imiona. I z tyłu jest Daryl, to są bubbleheady, czyli można poruszać i będą mi się głowy trzęsły. Jemu się najsłabiej niczym trzęsie. I tak średnio, a temu to Dameson. No i tak, przejdźmy dalej. Mam figurkę Waltera White'a, czyli Heisenberga z Breaking Bad i Jesse'ego Pinkmana. To są te Pop Funk figurki. Tutaj mam oczywiście tą limitowaną figurkę z edycji tej limitowanej Return of the Dead Second Edition Watch Dogsa 2. Tutaj właśnie stoi, obok stoi Aiden Pierce z edycji kolekcjonerskiej Watch Dogsa 1. Tutaj stoi Adam Jensen z edycji kolekcjonerskiej Deus Ex Mankind Divided. I tutaj stoi Nathan Drake z edycji kolekcjonerskiej Uncharted 4. Z tyłu też stoi jego artbook, zasłania tak trochę mój router. Tutaj w ogóle miałem, to jest, to w takim czymś chodzi gra, Watch Dogs, na pudełku tym i moja mama tam jakieś moje zdjęcia włożyła, gdzie Fakena pokazuje takie inne, nie wiem why, ale nie grajcie ze mną. No i tak, od góry zaczynajmy gry, ja nie będę wam mówił dokładnie gier, tylko tak powoli przejadę obok tych gier, wy sobie sami ogarniecie te gry, przeczytacie nazwy. To jest na przykład Popsa. To jest Liars of Fear, jeżeli nie widzę za dobrze. Tak. No, to są gry na PC, tam mam jeszcze kilka takich, które oddzielnie stoją, na przykład tu jeszcze są. I Evolve. Trochę do góry, żeby było widać dobrze nazwy. Musiałem te pudełka do przodu tak wysunąć, żeby trzymały to pudełko, co na górze stoi, czyli pudełko właśnie z Watch Dogsa. I tak to wygląda, nie wiem czy nagrywanie mi się włączyło po prostu. Kolejne to są gry na Xboxa 360, kilka tu nie ma, ponieważ są u mojego brata w pokoju, bo on w nie gra, to są głównie takie jego gry właśnie. W zasadzie zabrał mi grę na Kinecta, która była. No i tak, sobie patrzę gry na tego, tutaj jeszcze leżą trzy gry. Iron Man 2, Universal War i Narnia, więc sprawdźcie. Dobra, myślę, że sobie przeczytaliście. No i idziemy tu na górę. Tu mamy limitowanej edycji soundtrack z GTA 5, nie wiem czy dobrze widzicie, z tyłu mamy Sackboya z Little Big Planet. Trochę tak spada do tyłu. Tutaj mam zdjęcie z moją przyjaciółką z klasy. Ona sobie zdjęcie robiła w klasie, tak się od tyłu podkradłem i ona się na to zdjęcie wywołała. No i tak, o, to są moje gry na PlayStation 4. Mam też dużo gier na wersji cyfrowej, ponieważ mam PlayStation Plus, więc zawsze sobie biorę te gry, co są w wersji cyfrowej i też w nie gram. Ale też i kupuję, więc tutaj macie gry, które mam zakupione w normalnym pudełku. Tutaj jest na przykład Final Fantasy, ciężko to przeczytać, bo to jest nie dość, że na pudełku, na Steambooku napisane to jeszcze na tym, co tak się miesza. No, więc tak, to są moje edycje. Tak to wygląda. Taki fajny setupik mam, powiem wam, zrobiony. Jeszcze LEDy z tyłu będę chciał zrobić, więc będzie Gites Majones.
No i kolejne rzeczy w tej mojej Yeezy. A tutaj jest mój hoverboard oczywiście. Jeżeli wiecie, jak oglądacie moje vlogi, to wiecie, że dostałem hoverboarda właśnie czerwonego z firmy Hoverzone, bo ludzie często się pytają. I dalej mamy plakat z The Dark Knight, czyli z Batmana, Why So Serious, Jokera, uważanego za najlepszego Jokera z całej serii granego przez Heatha Ledgera, czy jak się mówi jego imię. No i tak, kolejny to jest ten gigantyczny plakat z Breaking Bad, który jest na 8 części podzielony, jego razem trzeba było zrobić. Więc tak, to jest on. Op. No, więc to jest ten plakat, jak widzicie. I kolejny, to też jest z Breaking Bad, takie główne, takie najbardziej znane zdania właśnie z Breaking Bad. Tutaj są całkiem fajnie zrobione. No i tutaj, jak pamiętacie, jak wcześniej była ta wielka komoda, tak jak teraz stoi tutaj fotel mój, czy nie mój, no fotel, na którym często siedzę. Tutaj są jeszcze jakieś gry na PC, tam na przykład Titanfall, bo mam w steelbooku i takie, no, leżą takie na przykład tutaj z WoWa, takie te specjalne. Na przykład nie pokażę wam WoWa i takich innych rzeczy, to bo moje pudełka z wszystkich edycji kolekcjonerskich leżą w innym pokoju, w takim, gdzie leżą różne rzeczy i tam właśnie one są, wszystko jest poukładane, więc nie mogę wam ich pokazać, lecz będę chciał sobie kupić taką szafkę, którą tutaj postawię i tu będą te wszystkie edycje kolekcjonerskie stały. No i tak, tutaj mamy pudełko od moich słuchawek Logitecha nowych G633 Artemis Spectrum, to jakiś papier taki, wiecie, do prezentów, z opakowania, taka lampka LED-owa trochę, nie ma baterii w sobie. Więc tak, teraz przechodzimy do mojego stopu, tam już plecak leży i takie inne. Tutaj jest mój fotel nowy, który musiałem sobie zakupić. No, znowu się włączył, więc tak, to jest ten fotel. Z tyłu tutaj mam jakieś papiery swoje, na dole mam śmietnik, jeszcze takie nieważne rzeczy. Tu mam jakieś papiery, swoją czapkę z Zeldy, pudełka, w których leżą różne rzeczy. Taka... To na rękę się nakłada z The Division. Jeszcze tam etui moje leżało, stary telefon, no i spadło. Hopsa. Leż. No tutaj leży, tutaj stoi pudełko z edycji kolekcjonerskiej Deus Exa Mankind Divided. Bo już nie ma miejsca, gdzie go schować, więc tutaj sobie stoi. Tutaj oczywiście moje PlayStation 4 ze skinem takim dolarowym. Też się na kontrolerze specjalnie takie uchwyty na... jak to się nazywało? No wiecie, o co mi chodzi, na te takie joysticki, żeby palec nie zjeżdżał po przy długich sesjach grania. No i tak, tutaj jeszcze takie coś, jak się przelewy robi i takie inne, nieważne. Z tyłu jeszcze mi leży tu powerbank i takie inne. I tutaj jest mój mniejszy Samsung monitor. Stary, już wam powiem, stary, ale to stary monitor, nie Focus, halo, Ford Focus, no. Tak wygląda, jak ktoś, zapraszajcie mnie na PlayStation 4, Max Play Games, tak samo jak na YouTubie. Mam 11 poziom i tak, tutaj są moje PlayStation, sobie podłączyłem, a tu jest mój główny monitor, ten ma jakieś 24 cale, ten ma 32. Ten też Samsunga monitor, bardzo dobry, nie znam dokładnych nazw, więc nie mogę wam podać, przepraszam bardzo. I tutaj mam moją myszkę, już nie pamiętam jak ona się też nazywa, Nexus, coś takiego, nie pamiętam już. Jest to taka do gier MMO właśnie, myszka z tymi przyciskami po boku, wszystko, bardzo fajna myszka, podoba mi się bardzo, używam już jej długo i dalej działa. Tutaj jest moja podkładka z World of Warcraft, Warlords of Draenor z edycji kolekcjonerskiej. Tam leży mój portfel i słuchawki. Tu moja klawiatura Bloody. Oczywiście, klawiatury już mam tak długo. Mój komputer, na którym nie włączyłem światu, ale mogę włączyć. Fajnie będzie przynajmniej wtedy wyglądało. Opsa. Łup. I bum. Światło włączone. I tak o. To jest mój headset
Logitech, właśnie ten Artemis Spectrum, bardzo dobry headset, polecam wam bardzo jego. No i tak, to jest to, komputer oczywiście mój. No dalej, burdel z kablami, tam subwoofer. No i przechodzimy do kolejnych figurek serii kolekcjonerskich, czyli na górze mamy taki, aż palona lampka, artbook z Life is Strange, figurka z The Settlers 7, Mechanicrum, czy jak to się nazywa, to też taka fanowska edycja kolekcjonerska. Tutaj figurka Pagan Mina z Far Cry 4, co najlepsze jest, nawet nie mam nadal Far Cry 4, ale może być, muszę słonić to światło trochę. Z tyłu stoi w takiej miękkiej okładce artbook z Alien Isolation. To jakieś to było, jak byłem na Suicide Squad, lubię bilety zbierać, jak byłem właśnie w kinie. Tutaj figurka sama Fischera z Splinter Cell Blacklista z edycji kolekcjonerskiej. Z tyłu z Hitmana stoi artbook oczywiście z edycji kolekcjonerskiej Hitmana, Absolution, Hitman. Jeszcze chcę zdobyć edycję kolekcjonerską Hitmana tego nowego, tego z 2016 roku. Też mam zajebistą figurkę. Figurka z Drivera San Francisco. Tam takie cukierki meta z Breaking Bad, takie. Tutaj z Snipera Ghost Warriora 2 z edycji kolekcjonerskiej, książka, poradnik Snipera. Tutaj mamy zegarek z The Division. Oczywiście siedzi w środku. No nawet dobrze ma czas, nawet dobrze czas pokazuje. Tutaj jest Lara Croft z edycji kolekcji, znaczy limit edycji złotej tej gry. Właśnie Lara Croft i The Temple of Osiris. Właśnie, to była jedyna edycja kolekcjonerska tej części Lara Croft, znaczy Tomb Raidera. Tutaj ręka Snake'a z Metal Gear Solid z edycji kolekcjonerskiej. Tutaj jakaś na rękę, nie wiem jak to się na to mówi, z The Walking Dead. Lampka z Sims 4. Z tyłu jeszcze z Heavy Raina mamy te origami takie. Tutaj mamy Wiedźmina z edycji limitowanej, Wiedźmina 2 i tego potwora takiego, to randomowo się dostawało Wiedźmina, jakoś randomowo tego potwora dostałem. Tutaj książka z tej gry, nie pamiętam, to o mechach, tą grę mam edycję kolekcjonerską na PlayStation 4, bo znaczy na Xboxa 360, bo edycja kosztowała 20 euro, a figurka fajna, to kupiłem. Tutaj Voltail z edycji kolekcjonerskiej Dying Light. Z tyłu arty z Rizena 2, z Tom Clancy z Ghost Recon Phantoms, artbook, figurka z Defiance, figurka Kratosa z God of War'a, figurka Snake'a z Metal Gear Solid 5. Ją można, wiecie, przestawiać wszystko, ja ją tak ustawiłem sobie. I tutaj też taki ten pin, taki to jest na lodówkę, magnes. Z właśnie w edycji kolekcjonerskiej się dostaje jego Metal Gear Solid 5. I tutaj edycja kolekcjonerska Injustice Gods Among Us. To jest jedna z dwóch różnych edycji kolekcjonerskich. No i tak, to by było wszystko. Tak wygląda mój pokój w tym roku. Wiele się zmieniło, wiele nowego. Już nie wygląda tak jak kiedyś, bo wiecie, kiedyś była to wielka szafa, wszystko teraz jest bardziej fajnie. Więc tak, to było na tyle w tym Gaming Roomie 2016. W 2017 pojawi się kolejny Gaming Room i czekajcie do tego samego dnia co w tym roku. Co rok jest to samo, tylko że update właśnie pokoju, więc to było na tyle w tym Gaming Roomie. Myślę, że się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie paczkę w górę, wiecie, w link w opisie. Mój last max, bardzo serdecznie i...